chyba nie. Mięso. Dawaj tu. No. No. Przepraszam za zmianę otoczenia, ale musiałem zmienić otoczenie. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Ja pierdolę. Tak? Tak, tak. No nigdy nie będziesz krasnoludem. Piszecie, profesorze, streść dziady, bo ja nic z tego nie rozumia. Ja też nic z tego nie rozumia. Co wam powiem, o co chodzi. Są to dziady, więc będzie dziś trochę krócej, ale nie martwcie się, bo jest tego kilka części, więc dożycie się jeszcze tym pożygać. Zaczniemy od części drugiej, bo pierwszej to w sumie nie ma. Znaczy coś tam jest, ale bardziej nie ma. Mickiewicz chyba był fanem Abradaba. Druga zwrotka, bo zawsze chciałem zacząć od środka. O czym jest więc ta druga część dziadów? No mówiąc najkrócej, to o libacji. Spotyka się grupa ludzi, której przewodzi niejaki guślarz i zamykają się oni w przycmentarnym klasztorze po to, aby wywoływać duchy. Jakiego wydarzyło się dziś, to pewnie na wsi podniósłby się raban, przyjąłby telewizja, a ksiądz Józef Kloch udzielałby wywiadu, mówiąc o tym, że no oni to tam na pewno wpierdalają koty. Ale jako, że no, były to czasy bardziej beztroskie, to można było jawnie z siebie robić debila. Ale do rzeczy, guślarz był kimś na wzór medium, to znaczy przynajmniej tak uważał. I oczywiście wszyscy wiemy i potwierdzi wam to Patrick Jane, że nie ma czegoś takiego jak medium. Są tylko ludzie, którzy potrafią się otaczać wystarczającą ilością debili. Ja się otoczyłem kurwa kotem. On przyszedłem, siedział. No i dobra, i siedzą sobie w tym klasztorze i guślarz mówi, to co, no to lecimy z koksem i odpala blanta, puszcza w obieg i po chwili zjawiają się, ukazują się, bądź nie, pojawiają się te duchy dwóch dzieci. Dwóch dzieci. Nieistotne. No i guślarz im mówi, o dzieciaczki, macie tutaj lizaczki, a one mu na to, panie, my tutaj nie po lizaczki, bo my tośmy byli, żeśmy w niebie, chcieliśmy tam wejść i nam powiedzieli, że no tam to nie wpuszczają nikogo, kto nigdy nie zaznał goryczy, więc daj nam trochę goryczy, najlepiej gorczycy. Gorczyca grała w Porze Mroku, więc trzeba pochwalić dzieciaczki, że nie poszły na łatwiznę, tylko jak już poprosiły o tą gorycz, to przynajmniej od razu o gorycz przeskurwysyńską. Kto widział, ten wie, kto nie widział, ten niech nie patrzy. Jak można być tak grubym? Jak mogłeś się doprowadzić do takiego stanu? Dam ci jeszcze trochę mięsa. To jest chab. Guślarz daje im te gorczyce i aniołki odlatują ze skrzywioną mordą do nieba. I praca jest no taka dość przeciętna, więc nasz wodzirej postanawia odpalić większy kaliber i podpala wielki kocioł z wodą. Ci z was, którzy mieli okazję być kiedyś w saunie, w której to ktoś zamiast wodą polewał kamienie właśnie wodą, to pewnie domyśla się, co się zaczęło w tym momencie dziać. Co mówię, bo to przeżyłem raz i ogólnie no nie polecam, ale dzięki Piotrek było spoko. Szkoda, żeśmy nie umarli. No i jak ta woda zaczęła parować, no to wszyscy w tym momencie ujrzeli zjawę. Zjawę chuja, buca i największego chama w jednym. Był to dziedzic wsi, który no przez całe życie gromadził tylko hajs i miał w dupie, co się działo z innymi, nawet gdy ci poprosili go o pomoc. No to coś takiego jak Tusk. I on mówi, kurwa, no nie mam szans pójść do nieba, no i no się tu pałętam, i no i te ptaki latają, i mnie dziobią,
i latają i nie wiem, dajcie mi tylko żreć i pić, to wtedy będę mógł pójść do piekła. Z jakiegoś powodu. Ale okazuje się, że te ptaki to ludzie, a ludzie to oni. Ci, którym on nie pomógł za życia i oni umarli przez niego. Czyli jakieś żebraki, jakieś żebraczki, tam inne jełopy. I one w ogóle mu nie pozwalają tam ani się nażryć, ani wypić i on ten... I on tam, no i chuja, nie? Guślarz w pewnym momencie traci cierpliwość i mówi: hokus pokus, wypierdalaj. I zjawa znika. Wszyscy już byli w tym momencie tak porobieni, że no, klękajcie narody, nie? Ale guślarz jeszcze nie skończył. Wziął ten, nabił, powiesił wianek na koniec laski i go podpalił. Różne się rzeczy robi, jak się znajemanym, nie? I po tym ciekawym zabiegu ukazała się jakaś młoda lafirynda o imieniu Zosia. Ponoć nawet niezła szprycha. Ale ty masz wyjebane na wszystko. Lubię cię. Ta nie może pójść do nieba, bo jak jeszcze żyła, to nie dawała dupy. Nie wiem, możliwe, że źle to zrozumiałem, ale no tak to mniej więcej... Ała, kurwa! Tak to mniej więcej było. Chodzi o to, że jak ona była jeszcze ten na ziemi mieszkała, to miała bardzo dużo adoratorów, ale wszystkich olewała i w niebie uznali, że było to straszne marnotrawstwo jej walorów i ona musi teraz odpokutować i jedynym sposobem na to, aby ją tam wpuścili, było dotknięcie przez nią ziemi stopami. Nie pytajcie. Taka ciekawostka, na coś się te dziady jednak przydały, bo gdyby nie one, to prawdopodobnie nigdy nie powstałby utwór Baranek. A przed nią bieży baranek, a nad nią lata... No właśnie było o Zosi. Kazik jebany kserobo. Nie no, Kazik spoko. W końcu okazuje się, że guślarz to nie tylko medium, ale też i jebany jasnowidz, bo mówi jej: panienko, dobra, no ja ci mówię, że za 2 lata to ty pójdziesz do nieba, ale póki co to czary, mary i idź w chuj. No i idzie w chuj. I już wszyscy mają zamiar się zbierać do domu, bo są tak porobieni, że matko boska. Już się zbierają, aż tu nagle je! Zapada się podłoga i wyskakuje z niej zjawa prawie tak straszna jak Iwona Węgrowska. I guślarz tam coś czaruje, coś tam gada do niej, coś tam próbuje ją wyperswadować jej takie zachowanie, ale no nic nie potrafi wskórać. Zjawę interesuje tylko jedna konkretna siksa z całego tłumu, grupy, która no jest dość podejrzana, bo mimo że jej mąż i dzieci żyją, to nosi se żałobę, se chodzi w żałobie se. Wchodzi chyba na to, że jest to ten duch jakiegoś jej kochanka, który się zabił. Mięso? Ja ci dom. No. Ale no już tam walić, nie? Tam wszystko, no oni tam wyprowadzają tą ała! Tą... Typiarę w żałobie, a zjawa idzie za nią i coś tam mówią: o panie, kurwa, kaj byśmy z nią nie poszli, to ona idzie za nią i co teraz? I gówno, koniec! Ja się nie znam, ale jeśli Mickiewicz... O kurwa! Jeśli Mickiewicz pisał to na trzeźwo, no to... Gratuluję. Pamiętam, że jeszcze jako dzieciaczek byłem na tym w teatrze i prawdopodobnie między innymi dlatego jakoś nie najlepiej wspominałem teatry. Pewnie jak większość z was. Kurwa, idziesz drugi tam raz w życiu do teatru, będąc świadomym, bo nie liczę tych tam spektakli dla 5-latków. Zostajesz coś takiego, że no wolałbyś się gapić przez 2 godziny w ścianę, niż to oglądać, bo nie wiesz, co się dzieje. Dzięki za takie fajne lektury. Ja już wolę Krzyżaków, naprawdę. Krzyżacy nie byli tacy źli. Dziady są kurwa marne. Tą epokę to bym w ogóle... wypierdolił. Do dziadów jeszcze wrócimy, ale póki co to muszę iść wyprać koszulę, bo jest ujebana. Dzięki. Do zobaczenia, dzieciaczki.
Ja ci nie wierzę, chodź kurwa na solo.